Powiedz mi, czy to prawda, że w Tarnowie działa mafia? Czy to naprawdę może być prawda? To prawda, że w Tarnowie istnieją doniesienia o działalności przestępczej. Przykłady to Waldemar Jasiński, społecznik z wyrokami za udział w egzekucji oraz akcje przeciwko mafii VAT-owskiej i przemytowi narkotyków. Niemniej jednak, pełny kontekst może być bardziej złożony. No ale czy to możliwe, żeby w Tarnowie działała mafia? Czy to może być prawda? To z pewnością jest trudne do uwierzenia, ale niestety w niektórych przypadkach mafia może działać nawet w takim miejscu jak Tarnów. Ważne jest, aby służby ścigania były zawsze nadzorowane i odpowiedzialne za swoje działania. A kto jest w ogóle zamieszany w tą mafię? Czy wiadomo jakieś szczegóły? Znany tarnowski społecznik i działacz charytatywny, Waldemar Jasiński, to według naszych ustaleń niebezpieczny, wielokrotnie karany bandyta. Był członkiem brutalnego gangu i został skazany za udział w egzekucji. Mimo długiego wyroku, gangster wychodzi po zaledwie kilkuletniej odsiadce. No ale czy teraz można ufać tarnowskiej policji, skoro ponoć można ich przekupić? Z pewnością jest trudne pytanie. Choć większość policjantów jest uczciwa i oddana swojej pracy, niestety zdarzają się przypadki korupcji w każdej organizacji. Ważne jest, aby służby były nadzorowane i odpowiedzialne za swoje działania. Ale z policji nikt oficjalnie nie miał zarzutów. Nikt. To prawda, że brak oficjalnych zarzutów może budzić wątpliwości. Jednak korupcja może być trudna do wykrycia, a nie wszyscy przestępcy zostają schwytani. Ważne jest, aby służby ścigania były stale nadzorowane i działania były transparentne.